trochę wieje, jestem już w miasteczku Fort William, u podnóża szczytu Ben Nevis, najwyższego tutaj w Szkocji, a zarazem w Wielkiej Brytanii. Pogoda jest pod psem po prostu, mrzawka, chmury. Ach, nie wiem co to będzie dalej, zobaczymy. Do tego pubu na pewno trzeba będzie później zajrzeć. To jest właśnie główna ulica Fort William, mnóstwo sklepów z myślą o turystach, ponieważ jest to bardzo turystyczne miejsce właśnie ze względu na góry tutaj. I ten najwyższy szczyt, o którym wspominałem, Ben William. Nie Ben William, co gadam. Ben Nevis, 1345 metrów. Dzisiejsza pogoda nie nastraja optymistycznie, ale miejmy nadzieję, że się troszkę rozpogodzi później. Pokój mam w tej chatce tutaj, na wzgórzu. I stąd się miały roztaczać piękne widoki. Być może jak mgła odejdzie, to będą, faktycznie. Ej no, pokojek jest elegancki, podoba mi się. Z całym wyposażeniem. Kubeczki i faktycznie jest tam widok za oknem. Rejony zamku Old Inverlochy. Ciekawe czy jest otwarty. Zamek jest normalnie otwarty, także można spokojnie wejść do środka. To jest główna brama wyjściowa. A zamek ogólnie jest XIII wieku. Właśnie teraz wchodzę na dziedziniec. Niewiele z niego zostało, ale mury, które otaczały go, wciąż są całe. Ciekawe, czy można wejść gdzieś tutaj na basztę. Pewnie nie. Zamek posiadał cztery wieże. Ja jestem właśnie w jednej z nich. A przynajmniej w tym miejscu, gdzie ona stała. Ta jest najlepiej zachowana, ale wejścia tam nie ma. Grozi tutaj niebezpieczeństwem, więc należy trzymać się z daleka. Gdzie widać? Pewnie nic. Tak się prezentuje z góry. I tutaj właśnie jeszcze z tej strony widok na zameczek. Wokoło zamku jest jeszcze taki mur tutaj otaczający. Tam jest brama główna. Gdzieś tam na horyzoncie jest ukryty Ben Nevis. Ale która to jest góra? Wydaje mi się, że jej nie widać stąd tak naprawdę. Tutaj mamy dwa wiadukty, jeden stary kolejowy, drugi dla pieszych. I widok na rzekę. Wynajęcia. Kolejne miejsce, które chciałem zobaczyć w Szkocji, to jest właśnie tutaj. The Old Boat of Cowell. Wrak starego statku. Niesamowity wrak. Jeszcze wokoło taka sztormowa pogoda. A podobno teraz w całej Wielkiej Brytanii upały. Tylko nie tutaj. Tutaj zimno, wieje i kropi deszcz. Skąd ten wrak się tutaj wziął? Trudno powiedzieć, ale
jest bardzo klimatyczny. Jest przepotężny okręt. Robi to wrażenie. To jest właśnie jeden z tych miejsc, które chciałem zobaczyć w Szkocji. Czyli tutaj, niedaleko portu Fort William. A tam z tyłu zachmurzone góry. I gdzieś któraś z tych gór to jest Ben Nevis. Ale która? Ciężko powiedzieć w tych warunkach atmosferycznych. Ale statek jest gigant. Gigant po prostu. Co za miejsce, naprawdę. Co za miejsce. Wrak starego okrętu, starej łodzi. Co za widok. Co za widok tutaj. On jest wciąż przycumowany, żeby nie odpłynął przypadkiem. Miasteczko Korpacz. To właśnie tutaj na plaży znajduje się wrak tego wyrzuconego okrętu. A tutaj mamy taki całkiem nowy, jeszcze pływającą jednostkę.